Czy wiesz, że Niemcy próbowali oskarżyć Polaków o wybuch II wojny światowej? Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę z Polską, łamiąc traktat nie nieagresji. Od wiosny 1939 roku Trzecia Rzesza przygotowywała plan ataku na Polskę. Oprócz przygotowań militarnych i taktycznych, dużą rolę miała odegrać propaganda. Niemcy szukali usprawiedliwienia do napaści na Polskę. To też zostały przygotowane prowokacje, mające przedstawić Polskę jako agresora, a nie ofiarę. Najsłynniejsza z nich przeszła do historii jako prowokacja gliwicka. Sam Firer powiedział 22 sierpnia w Berghoffie słynne słowa. Dam propagandowy pretekst do rozpętania wojny, obojętnie czy wiarygodny. Zwycięzcy nikt później nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. Jednocześnie Niemcy prowadzili krajową i międzynarodową kampanię pomawiającą Polskę o organizowanie brutalnych czystek etnicznych na Niemcach mieszkających w Polsce. Prowokacja gliwicka miała być ostatnim etapem przygotowań. Czym w ogóle była ta prowokacja? W 1939 roku Gliwice jako Gleiwitz znajdowały się na terytorium Niemiec. Znajdowała się tam radiostacja, na którą składały się trzy budynki oraz przede wszystkim wysoki na 111 metrów drewniany maszt nadawczy. Cały kompleks był oddalony około 10 km od granicy z Polską. Akcja rozpoczęła się 31 sierpnia 1939 roku od przekazania przez Himmlera tajnego hasła: Grossmutter Gestorben, które oznaczało nakaz rozpoczęcia działań w Gliwicach. 31 sierpnia grupa siedmiu SS-manów. Kierowanych przez niemieckiego funkcjonariusza SS Alfreda Nojoksa, przebranych za powstańców śląskich, napadło na niemiecką radiostację. Wśród nich oprócz Nojoksa był technik radiowy oraz osoba mówiąca po polsku. Tuż przed akcją do radiostacji wysłano dwóch niemieckich policjantów. Jeden z nich wpuścił SS-manów, a drugi udał się do załogi, by w trakcie prowokacji dopilnować, by nieświadoma załoga nie popsuła całej akcji. Wówczas pod podkomendni Nojoksa wkroczyli do budynków radiostacji i zmusili załogę do przekazania mikrofonów. Jeden z Niemców odczytał wówczas po polsku komunikat: Uwaga, Tugliwice radiostacja znajduje się w polskich rękach. Reszta komunikatu z nieznanych przyczyn nie dotarła do słuchaczy. Po wszystkim na miejscu zlikwidowano Franciszka Honioka, uczestnika III Powstania Śląskiego z 1921 roku. Który jednak mieszkał na terytorium Niemiec. Egzekucję wykonano i podstawiono ciało tylko po to, by zagranicznym korespondentom oraz światowej opinii publicznej przedstawić Polaków jako agresorów. Przygotowano również stosowny komunikat o rzekomym polskim ataku. Informacja została wyemitowana 31 sierpnia o godzinie 22:30 na falach niemieckiego radia. Prawda o prowokacji gliwickiej. Wyszła na jaw dopiero podczas procesów norymberskich w 1946 roku.